Cześć Maria, bardzo miło mi Cię tutaj właściwie nie powitać, to Ty raczej powitasz mnie w tym miejscu. Tak, witamy Was serdecznie. To mój pierwszy raz. Cała impreza już ma drugą edycję. Pierwsza była w trudnym okresie, teraz już jest trochę lepiej, trochę luźniej. Jak oceniasz tę edycję? Drugą edycję jako ze strony organizatora oceniamy bardzo pozytywnie. Na pewno już jest ona zorganizowana i odbywa się przy większym rozmachu w porównaniu do pierwszej, ale wiadomo, zawsze pierwsza edycja jest tą najtrudniejszą edycją, tak. Bo nigdy nie wiadomo, jako organizator, czego możemy się spodziewać, frekwencji zarówno i uczestników, czyli koni, też jakości gości, którzy nas odwiedzają, publiczności. Jeszcze w dodatku zeszły rok, tak jak wspomniałeś, tak, był pandemiczny, więc wyjątkowo i trudny. Chociaż uważamy, że pierwsza edycja też była bardzo udana. Stąd też nie wahaliśmy się tak przed drugą edycją. Oczywiście wyciągnęliśmy wnioski, wyciągnęliśmy gdzieś tam błędy, które były, ale to zawsze się zdarza i to jest normalne. I pewnie trzecia edycja będzie jeszcze bardziej udana, bo też często też próbujemy nowych rzeczy, badamy, musimy sprawdzić, na ile możemy sobie z czym pozwolić, ale zdecydowanie pozytywnie. Ja znam bardzo dobrze te zasady, bo niestety jestem pierworodny mojej matki, więc dopiero nauczyli się wiele w każdym razie. Tak, tak, tak. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, ale jakby taką rodzinną atmosferę wiesz tutaj, także to nie jest taka, powiedzmy, że wszyscy są pod muszką i tak dalej, tylko jest trochę luźniej, jest trochę tak bardziej chillowo, żeby użyć tego młodzieżowego języka. Tak, bardzo się cieszę, że o to wspominasz, bo takie było nasze zamierzenie jako organizatora, aby stworzyć właśnie taką rodzinną, miłą atmosferę. Stąd też zostajemy na razie przy statusie pokazu jako Breeders Show, czyli pokaz dla hodowców, aby właśnie utrzymać ten klimat, bo jeżeli zmienimy status imprezy, to wejdzie większa rywalizacja i trochę może nam uciec ta atmosfera. Tutaj każdy przychodzi, tak naprawdę pokaz hodowców polega na tym, aby hodowcy nawzajem widzieli, oglądali swoje konie, żeby byli oceniani przez sędziów. Oczywiście to później im punktuje w dalszej hodowli, bo mogą powiedzieć, że ten koń zajął to i to miejsce na pokazie w Sopocie. Zawsze podnosi to prestiż danego konia i wartość. Ale tak, naszym głównym założeniem chyba tego pokazu jest ta atmosfera. To ma być okazja do spotkania się. Fakt też, że środowisko hodowców koni jest arabskich, jest dosyć wąskim środowiskiem, ale też bardzo, bardzo sympatycznym. Jest wysoki próg wejścia do tego środowiska. Czy wysoki próg wejścia? No na pewno, ale na pewno ludzie są bardzo serdeczni, otwarci i ja też na co dzień współpracuję z innym środowiskiem, bardziej koni sportowy i widzę dużą różnicę. Zdecydowanie tutaj Arabiarze charakteryzują się chyba właśnie taką większą sympatią. Bo rozumiem, że ogólnie interesujesz się koni od dziecka prawdopodobnie, bo to nie jest coś takiego, co nagle wpadło do swojego życia. Nie. Ja jestem z koni związana praktycznie od 30 lat, jestem z tym zawodowo związana. Jestem po hodowli koni, jeździctwie na bioinżynierii zwierząt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, więc całe życie zawodowe i też jako swoją pasję związałam z koni. Miałaś już jakiegoś takiego konia, który zwrócił Twoją uwagę szczególnie podczas tego całego pokazu? Szczerze mówiąc, nie. Będę bardzo szczera, jako organizator, tak naprawdę jako organizator najmniej oglądam konie. Dla mnie one poza tym są wszystkie piękne, ja kocham konie arabskie. Jako, czy mam swojego faworyta, to chyba nie do końca. Mam tutaj kilka, które bardzo lubię, ale jako organizator to moja uwaga też jest poświęcona innym rzeczom. Jasne. Także nie. Tutaj faworyta jakoś konkretnego innego nie mam. To w ogóle, jeżeli chodzi o Sopot, to tak mi się wydaje, na przyszłość też to jest bardzo dobre miejsce do tego rodzaju imprez, bo wiem, że było to próbowane tego rodzaju pokazy i tak dalej również w innych miejscach w Polsce, ale myślę, że Sopot ma taki pewien dodatkowy element i prestiżowości i tego, że to jest po prostu bardzo przyjemnie przyjechać, takie mam wrażenie.
Tak, celowo wybraliśmy Sopot, raz, że ja też jestem bardzo i byłam zawodowo związana z Sopotem i emocjonalnie, ja kocham tutaj Hipodrom Sopocki. Poza tym, no, Hipodrom Sopocki ma niesamowitą tradycję i historię i tutaj też się bardzo wiele lat temu przewinęły konie arabskie. Prawda jest taka, że w Polsce Północnej w ogóle nie mamy koni arabskich, nie ma nawet hodowli koni arabskich, już nie mówiąc o pokazach. Rok pandemiczny, jak określiłeś, był też trudny dla innych organizatorów, innych pokazów i niestety w tym roku oprócz czempionatu młodzieży w Białce i pokazu narodowego w Janowie Podlaskim nie było innych pokazów. Hodowla koni arabskich jest scentralizowana, głównie jest to centralna Polska. Dlatego naszym marzeniem, bo my pochodzimy tutaj z wybrzeża, było naszym marzeniem przyprowadzić te konie arabskie na Pomorze, a jednocześnie, tak jak mówisz, Sopot jest niesamowicie atrakcyjną lokalizacją, bo dla wielu hodowców, właścicieli tych koni, to jest też forma wypoczynku i urlopu. Oni po prostu przyjeżdżają wcześniej, oni spędzają miło czas. No, Sopot jest, no wiadomo, jest naszą perełką i tutaj nie muszę go reklamować między nami, ale ludzie za granicą są zachwyceni. Nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, że takie miejsce w Polsce istnieje. I w tej chwili w czasie pokazu dostajemy bardzo dużo wiadomości od wielu bardzo znanych, że tak powiem, osób z zagranicy, że w przyszłym roku już definitywnie przyjadą. Przyjadą z końmi, przyjadą nas odwiedzić. Że nie zdawali sobie sprawy, że to jest aż tak piękne, fajne miejsce. Poza tym sam hipodrom, jeżeli chodzi też o dobro koni, tych, co przyjeżdżają do nas, one często są z daleka. Mamy teraz konie z Belgii, które przyjechały, więc są, wiadomo, po kilkunastogodzinnej drodze. Mają fantastyczne warunki, murowane stajnie, chłodno, mogą odpocząć. Także i infrastruktura samego miejsca, jeżeli chodzi o konie, i atrakcyjność dla osób przyjezdnych, wszystko to nam bardzo współgra tutaj. Czyli bo właśnie o to też chciałem zapytać, jeżeli chodzi o przyszłość tych pokazów. Planujecie to może jeszcze powiększyć, o jakieś więcej kategorii, więcej hodowców, może większe zainteresowanie ze strony sponsorów? Jakie są wasze plany? Tak, na pewno. Na pewno będziemy chcieli powiększyć tą imprezę, chociaż uważam, że na dzień dzisiejszy frekwencja wcale nie jest zła. Mieliśmy zgłoszonych 78 koni, gdzie przy tego rodzaju pokazu to jest bardzo dobry wynik. Wiadomo, to nigdy nie będzie impreza masowa, bo pokazy arabskie nie mogą być imprezą masową. Ale na pewno będziemy chcieli ją z każdym rokiem, z każdą edycją ulepszać. Na pewno będziemy chcieli kontynuować. Chcemy, żeby to była impreza cykliczna, żeby wpisała się jakby na stałe w kalendarz hipodromu. I na pewno będziemy chcieli bardziej ją rozpowszechniać, żeby jeszcze więcej publiczności przeprowadzić. Chociaż uważam, jak mam porównanie do innych pokazów, nawet i zainteresowanie ze strony publiczności jest bardzo fajne tutaj. Także tak, jak najbardziej będziemy dążyć do ulepszania tego pokazu. W takim razie życzę powodzenia. Mam nadzieję, że my również będziemy w przyszłym roku. I ja też mam taką nadzieję. I w takim razie, pozostaje nam oglądać piękne konie. Dziękuję, zachęcam serdecznie wszystkich do oglądania naszych pięknych koni, bo naprawdę konie arabskie są bardzo wyjątkowe i chociażby z czystej ciekawości warto przyjść i zobaczyć, bo jakby troszeczkę odbiegają od tego obrazka takiego zwykłego konia. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo.